Cześć! W Brimbleboni zostały cztery rodziny w tym momencie, bo niektóre już wykluczyłam. I na razie nie jestem pewna, czy będę wszystkie je ogrywać już w tym odcinku. Zobaczymy, ile będę miała czasu i siły na to. Pewnie już zauważyliście, że mam The Sims 4 po angielsku teraz. No i jak do tego doszło? Żeby Wam opowiedzieć, to muszę najpierw zrobić, prawda? Lokowanko! Jak wiecie lub może nie wiecie bo pisałam tylko na Facebooku kiedyś o tym mega długiego posta, którego nie każdy zrozumiał <laughs> sknociłam sobie sytuację ze Steamem, żeby sobie załatwić grę po angielsku na Steamie bo połączyłam różne konta ze sobą i tam jakiegoś zawijasa takiego zrobiłam i tych kont nie można już rozdzielić one są po prostu jak łabędzie już na zawsze razem nawet support nie chciał mi z tym pomóc, także w ogóle jakby sprawa zamknięta zupełnie, no nie musiałabym się przełączać na różne konta a konta na Steamie na przykład potrzebuję do tego, żeby w ogóle włączyć Program do montowania, także musiałabym się przełączać po prostu ciągle z jednego na drugie i to by było strasznie uciążliwe. Bo co prawda potrzebujecie origina, żeby odpalić steamową wersję, ale. Steam nadal musi być uruchomiony na, na właściwym koncie do tego. Ale przejdźmy do Instant Gaming. Kupiłam sobie tutaj podstawkę, jako że kody tutaj są globalne. Jeszcze dopytałam. Gry podstawowej na swoim koncie Origin można mieć kilka kopii spokojnie. Nic się nie będzie nadpisywać, po prostu macie ileś razy napisane Sims 4 i tyle. Więc ja kupiłam tę podstawkę, jak ona była trochę tańsza niż teraz, więc warto czatować. Ja kupiłam chyba za 20 coś złotych, już nie pamiętam, ale na pewno poniżej 30. No i jak już pojawiła się na moim koncie Origin, no to jakby nie było tak, że z automatu do, miałam już grę po angielsku, albo że mogłam sobie to zmienić, tylko musiałam przeinstalować całą grę, żeby zainstalować na tej podstawie, którą tutaj kupiłam. No i trochę mnie martwiła kwestia, że tutaj kupiłam standardową wersję, bo Deluxe nie było w ogóle nigdy e, przez cały ten czas, jak tutaj patrzyłam, i, i nie dostałam nigdy żadnego maila, bo można e, być powiadomionym o, do, o dostęp. O właśnie, ja nawet mam tutaj cały czas. Że dostanę powiadomienie, jakby co. No ale nie było, więc kupiłam standardową wersję. Ale po reinstalce cały czas mam te rzeczy z deluxa. Te czapki, tort hamburgerowy, czarno-białą imprezę, i tak dalej, nie? Więc jestem mega zadowolona, że to tak wyszło. Tak jakby gra po reinstalacji nadal czerpała z tego deluxa, który gdzieś tam w plikach był, no nie? Jakby zostały te rzeczy. I jak już przeinstalowała się ta gra, co chwilę zajęło, poszłam sobie na zakupy w tym czasie, to normalnie mam już pełną listę języków do wybrania. Wszystkie, na które gra w ogóle została przetłumaczona, jest ich chyba 16 czy 18. Wystarczy sama podstawka do tego, żeby cała gra była po angielsku. Albo w jakimkolwiek innym języku, jaki tam Wam się podoba. Także wiem, że trochę głupio kupować grę jeszcze raz, którą się już posiada, ale jeśli się ją znajdzie w dobrej cenie, tak jak kiedy ja kupowałam, była za 20 parę złotych, no to nie jest to chyba jakaś gigantyczna cena za to, żeby mieć wszystkie języki dostępne, no nie? Także polecam, ale przy odrobinie szczęścia możecie nawet i nie płacić za... Nową podstawkę z globalnym kodem, bo może jest jakaś mała szansa, żebyście ją wygrali, na przykład w rozdanku, do którego zapraszam. Bardzo proszę, można tutaj sobie zaznaczyć: The Sims 4, Worldwide, Origin i jak ktoś z Was wygra, to dostanie kod, może sobie go zarejestrować na Origin, przeinstalować grę, ustawić po angielsku i wszystko git. Zastanawiam się, kim ja w ogóle mam grać najpierw, bo jakoś specjalnie kolejność nie jest istotna, więc najlepiej by było po prostu zagrać rodziną, którą najdawniej grałam. Pewnie starami najlepiej by było najpierw. A, w ogóle, jeśli chodzi o te historie sąsiedzkie, to warto niektóre rodziny sobie wyłączyć z tego. Tutaj można sobie kliknąć i można dla każdej rodziny oddzielnie wybierać rzeczy. No i polecam zaglądać ogólnie, co się tutaj dzieje, no bo na przykład ćwirowie mają tendencję do wysrywania po prostu miliona dzieci, bo coś jest takiego dziwnego w tych historiach, że rodziny, które mają już dzieci, po prostu zaczynają mieć więcej dzieci. Więc ja proponuję ćwirów na samym starcie wykluczyć jakby w ogóle z tego, no i też jeśli macie simów, którzy no według was są już trochę za starzy na to, żeby mieć dzieci, nawet jeśli są jeszcze dorosłymi, no to też lepiej sobie ich po prostu z tego wykluczyć, przynajmniej tę jedną opcję odznaczyć dla nich, no nie? E, odznaczanie działa całkiem nieźle, z tego co zauważyłam. Nie, nie jest tak, że nie wiem, granie słucha czy coś. E, no i te rodziny, które wykluczyłam, na przykład Katarinę, no nie, czy Fengów, e, no to też sobie wyłączyłam z tego, no bo tam nie chcę, żeby u nich się działy jakieś tam rzeczy. Koniec końców, w sumie tymi Delgato nie zagraliśmy. Oni sobie sami tam jakoś życie układają, coś tam pokombinowałam w zarządzaniu światami. Oho, rachuneczki. Nie aktualizowałam absolutnie żadnych modów, bo nie włączałam tej gry chyba od trzech tygodni, więc yy, tylko czekam, aż coś mi się zacznie psuć i wtedy będę się zastanawiać, co wywalić, jakby co. A, jedyna rzecz, jaka została ewentualnie po polsku, tylko nawet jeszcze tego nie sprawdziłam, ale raczej jest tak, tak, że jak jest stary zapis, który wcześniej był po polsku to te miasta, które są przetłumaczone w polskiej wersji, są przetłumaczone dalej. Więc ja tutaj mam nadal Wierzbową Zatoczkę, o Zdrój, tak? No i tak się przyzwyczajam do tej angielskiej wersji, bo grałam w angielską wersję bardzo, bardzo krótko i no te 7 lat praktycznie, no grałam po prostu w polską cały czas i, i mam takie wow, to to jest tak, to to jest tak. I już w ogóle do tłumaczeń, tyle rzeczy... I bo zauważyłam jakieś, jakieś te, pojedyncze, jakieś małe przypadki, ym, i takie, na które bym nie wpadła w ogóle, no nie? Więc. Yy. Angela, proszę nie pływać w podłodze, tylko pływać normalnie. Oczywiście ty przecież y, ktoś musi być w basenie, no nie? Dobra, ten jest na emeryturce yy, i ja go próbuję łuka trupić, yy, Ta, no, coś nam sobie robi. Zarabia na rodzinę. Um, ten jest yy, nianią. Dobrze. I pewnie próbowałam znaleźć mu jakąś typiarę. Tak, bo on tutaj ma klub. Ta Dylan fajnie wygląda. Gigi Kibo też w sumie spoko i ta Calypso też w sumie spoko. Chyba z tą Kalypso najlepiej się na razie dogadywał z tego, co widzę. No, ja muszę sobie sprawdzać po prostu, co tutaj się dzieje, bo ja już nie pamiętam. Okej, okay, Dżecior na stare lata. Oprócz tego, że fajnie jakby zginął, to... Eee, to mógłby się w sumie zająć czymś. Na razie lubi wędkowanie i komedie. On miał niby coś z ogrodem robić, nie? Taki, no bo tutaj jest, o, tutaj jest na przykład to drzewko. I jest pełno miejsca tutaj, żeby sobie coś zasadzić, więc można by było coś pokombinować, żeby on po prostu miał co robić. Tak, psikaj wow. mu w monitor, jak on coś tu próbuje robić przy tym komputerze. No po prostu taka stara typowa, no nie? O, i się zdenerwował. O, a teraz mu głupio, że się zdenerwował. Ach, rachuneczki do zapłacenia, no tak. Połowa pieniędzy na to pójdzie. Nasiona. Ej, w ogóle tych prac dorywczych to można mieć więcej niż jedną. Jeśli dni się zgadzają, to żaden problem. Można mieć jedną na weekendy, drugą w tygodniu i w sumie całkiem nie najgorzej zarabiać tak naprawdę na tym. To jest akurat naprawdę ogromna zaleta tej gry, że można sobie tak kombinować... Nie wiem, na ile gra sprawdza, czy dni się zgadzają, ale lepiej, no, jakby nie, nie robić tak, że musisz być w dwóch pracach naraz. Możesz sobie niby brać wolne, no nie, ale to by było dosyć trudne do ogarnięcia. W sumie dni niekoniecznie muszą się zgadzać, bo jeszcze można godzinowo sobie to uzgodnić, nie? Na przykład mógłby pracować sobie w sklepie od 6 do 10 wieczorem, a nie, to by mu akurat kolidowało od 9 rano do pierwszej po południu. To wtedy jeden dzień by szedł do dwóch prac w sobotę, ale tak to mu, by mu się to rozdzieliło. Także możemy tak zrobić. Zobaczymy, jak to będzie działać. No i elegancko. Tyle samo zarabia w obu na godzinę. No tak, oczywiście trzeba do Stanleya pokoju wchodzić i brać gitarę. W sumie on mógł ją wziąć ze sobą, jak się wyprowadzał. A no tak, bo teraz są fazy księżyca. W ogóle co do wilkołaków, to może se kupię kiedyś, jak będzie tańsze. To wygląda nawet okej. Okay. W pełnej cenie to praktycznie nic nie jest warte swojej ceny, więc tak za 70% oryginalnej ceny to jeszcze spoko. Muszę przyznać, że doskonale wiedzieli, co robią z tym grandżowym stylem w tym dodatku, bo trochę mnie kupili, ale tylko trochę. Można tak chodzić z gitarą? To kwestia aktualizacji, czy coś tutaj się zepsuło? Ha! Okej. Okay. Ach, no tak, a ja mu jeszcze jedną pracę. Sprzedał się jeszcze bardziej korporacji. No dobrze by było, żeby on był albo jakimś freelancerem, albo nie wiem. Coś takiego bardziej niezależnego, no nie? Tylko dobrze by było w takim razie popracować nad jakimiś yy, umiejętnościami, żeby mógł w ogóle coś takiego robić. Wiesz co? Nauczymy cię włóczki. Będziesz robił czapeczki i sprzedawał na plopsi. Jak czapeczki, to czapeczki. <laughs> Weszłam tylko w zmianę wyglądu i nie mogę teraz z powrotem wejść do rodziny, bo znowu mi ten sam błąd wyskakuje. A nie, to jest inny błąd. Eee, no, ale błąd w każdym razie, także flashback mocno. Zawsze ta jedna rodzina, jeśli coś takiego się pojawia, ostatnio pomogło wyrzucenie brudnych naczyń. No gdzie ukryliście brudne naczynia? No ja już was znam. No nic tutaj nie widzę, więc chyba tyle będzie zgrania tą rodziną, bo nie chcę się tego wczytywać. Jest teleskop, kurczę. Twój ogród może w końcu oddychać. Dobra, zmienię jedną rzecz. Usunę gitarę. Bo ona i tak jest Stanleya, więc nie, nie ma za bardzo sensu, żeby ona tutaj była. Nope! Uuu, do Harisów też nie mogę wejść, nie dobrze. Ale mogę zapisać grę, zapiszę sobie jako nowy zapis. Wyjęłam parę cięższych modów i nadal to samo, także to chyba tyle na dzisiaj. O! Tego starego też nie mogę wczytać. Okej, hey, wczytało się, ale nie mam paru rzeczy. <grych> Pewnie łóżką Instona, tak, zostało zastąpione. Uuu, 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 biurko zniknęło w ogóle. Dobrze, przynajmniej wiem, że to przez mody. Naprawiłam. Easy. Uuu, coś przeoczyłam, jak wkładałam z powrotem rzeczy. A łóżką Instona, kurde. To gdzie ja to mam, że to mi się nie przyniosło? No trudno, wymienię mu później. znaczy nie wiem, czy jest sens jeszcze wymieniać. Dobra, to teraz mu zrobię po prostu jakieś inne. Przecież tamto było fajne, bo ono nie miało yy, ramy. Ono było takie płaskie. Te no rzeczywiście nie mam, ale mam na przykład takie. Może być. Jetta oficjalnie nie da się ukatrupić. Mam powyjmowane wszelkie mody, które wpływają na nastrójniki. Meaningful Stories, Slice of Life. Nadal nie dostaję w ogóle tego nastrójnika yy, niekomfortowego, że tam za dużo ćwiczył czy coś. Po dwóch barabara z rzędu. Powinien już to wtedy mieć. O, wreszcie! Wreszcie się pojawił ten nastrójnik, no nie wierzę. Od Można się opalać w księżycu. Kąpiel księżycowa. A ja nie widzę księżyca żadnego. A nie widzę. Uuu! Nice! No, tylko że nie może biegać dalej. Nie chcę tego robić modami, jakoś oszukując, bo to bez sensu. Żadna satysfakcja. Ale barabara może zrobić. No, dawaj, Jecior. Trochę ci jeszcze zostało, więc już. Um, zakończmy to. Winston, nie podglądaj. Nie? Ja bym chciała, żebyś kochał za mocno. Nie wiem, w jaki sposób ludziom Simowi umierają przypadkowo przy tym. Nie, nie wiem, jak. Przecież to ile to trzeba się namęczyć, żeby to zrobić? No, nadal żyje. O! Y Jet? Okej. Okay. <laughs> Cel osiągnięty, ale nie było żadnej animacji, nie ma żadnego nagrobka, żadnego mrocznego kosiarza, po prostu nic. Wziął se, zniknął i Angela smutna, i to tyle. Powiedzmy, że mnie w miarę satysfakcjonuje, to jest całkiem okej. Okay. Istnieje w każdym razie duch, i tutaj też jest. Nie schował się gdzieś pod łóżkiem? W sensie grób. No nie. Angela jeszcze nawet staruchą nie jest. Jeszcze trzy dni jej zostały, Boże, jak ona jest młoda. Ona była o 10 lat młodsza od Jetta, a ona ma teraz 67 lat, bo chyba na tej długości życia od 70 się zaczyna dziadyga, więc on musiał mieć 77. Dwie kosy, a kosy żadnej nie było, bo się zepsuło. Winston teraz jest bardzo smutny, więc yy, ewentualną partnerkę zostawię w waszej wyobraźni. On ma dopiero 24 lata, jeszcze jest czas. Tę turę zakończył w wieku 25. O, to dzięki temu Angela będzie mogła spełnić sobie etap aspiracji, bo może emocjonalne obrazy malować. Przeleje swoją żałobę na sztukę. A Winstonik niech zrezygnuje z pracy. Obu. Jak gra w ogóle to rozpoznaje. A! o kurczę, jakie mądre. O, arcydzieło. I niech zostanie wolnym strzelcem. Od włóczki. O nie, nie ma włóczek dostosowanych do, do tych kraftów. No dobra, coś wymyślimy. Tak, bo tutaj to są świeczki i te różne takie bzdety, te rzeczy, co tam Helix bardziej robi. No ale dobrze, masz. Co tam masz? Czapeczkę. I drugą czapeczkę powinieneś jeszcze mieć czarno-białą, ale nie ma. Ale możesz wystawić. Sprzedamy arcydzieło. I od nowa. Aha, to samo maluję, Ciekawe, czy znowu będzie arcydzieło. Założę się, że nie. A, a jednak. Trochę drożej nawet się sprzeda. Chyba. To jeszcze jedno. Tym razem chyba coś innego. A, ta morda. Oki. I to już nie jest arcydzieło, ale też możemy sprzedać. No, i stanie się sławna. Sławną malarką nagle, dlatego że smutek popchnął ją do twórczości, która bardzo trafia do ludzi. I będzie rozpoznawalna, bo będą ludzie mówili a to ta wdowa, co maluje te smutne obrazy. I Uniostarów Starów to mm. będzie tyle. Teraz przejdziemy sobie do Miriam. I w sumie chyba tylko tymi dwiema rodzinami dzisiaj zagram, bo tak sobie pomyślałam, że w następnym odcinku mogłabym zagrać dwiema takimi bardzo szybkimi rodzinami, czyli Brendą i Harisami. Wiem, że zawsze starałam się grać Newstarami i Harisami po sobie, bo oni są blisko spokrewnieni, ale zrobimy zamiankę, no bo w następnym odcinku, no dobrze by było też podsumować jakąś serię, co chwilę zajmie, a jednocześnie nie chcę robić oddzielnego odcinka tylko po to, więc przelecę przez takie dwie szybkie rodziny, zrobimy sobie podsumowanie i seria skończy się na 69 odcinkach, czyli idealnie. Jeszcze tylko niech kwitnące wzgórza mają 420 i mogę umierać. No, Miriam, jeszcze trochę zostało ci tej rakiety. Sylwestrowi jest bardzo źle, bo coś mu, coś mu jest brudne. Ach, ten talerz. No, ten kominek to można chyba wygasić, jak jest lato. Kim jest Sprinkles? Tutaj gdzieś jest podobno. Ojej! Rosnące śmieci, oczywiście, w tunelu. A jak? Aha, to jest Znajda! W kubraczku? O, okej. Okay. Aha. Sylwester może nam napędzić elektryczność swoimi pierdami po fasoli. Czy Miriam to nie lepiej, jakby sobie wolne wzięła na teraki? Aha, ona jeszcze nie poszła do tej pracy. A nie, jutro i pojutrze ma wolne, to niech idzie. No spokojnie. Gather at Park Pieski. Tak, nazwy parcel też zostają. Na starym zapisie tylko. Fajnie by było, gdyby oni mogli swoje psy brać tutaj, bo ja z mogę sobie w każdej chwili zawołać, a oni tak bez piesków. I znowu ta fasola. Tylko fasola i fasola. Eee, Julien? Co? robisz? Czy ty się w księżycu kąpiesz właśnie teraz. Bo nie widziałam takiego leżenia wcześniej, więc zgaduję, że to coś nowego. Magi właśnie pyta wszystkich o karierę, żeby kazać im podjąć okej. Okay. Nadal bez nazwiska się generują ludzie, jak nie mam żadnych modów na nazwiska teraz jak mam angielską wersję. Tak, magi pyta wszystkich o karierę, żeby móc im kazać podjąć ich wymarzoną karierę, bo do aspiracji jest jej to potrzebne. A nie, zaraz, ona jest delegatów córką. I, I tak się wygenerowała bez nazwiska, no tak. Rzeczywiście, jak dzieci się rodziły, to też potrafiły być bez nazwisk, no i ona musiała wcześniej się tak wygenerować, także nie szkodzi. Ta w tym kasku w ogóle cały czas łazi. Na, nadal nie rozumiem, dlaczego w ogóle ma taki strój do pracy. O nie, nie udało się go przekonać, nawet nie wiedziałam, że tak można. <laughs> nie mogę z tego gościa. Jest fanem Księżyca. A jak tam księżyc dzisiaj? O! No już całkiem nieźle się odkrył, odkąd ostatnio patrzyłam. Waxing gibbous moon. Nauczę się przynajmniej jak fazy księżyca się nazywają po angielsku. Dobra, koniec tego gadania. Mhm. No dobrze, który to jest poziom? Piąty. To ładnie. No zbudowała wreszcie. Dobra, możesz iść, iść spać o tej piątej rano. A potem sobie polecisz w kosmos. Macie wystarczająco na opłacenie rachunków. 2731, nie 2137, ale przynajmniej wystarczy. Aha! Tytuł tej książki ma o tyle więcej sensu w angielskiej wersji. Że pizzicato. Że chodzi o kota, ale chodzi o. Że pizzicato Polka. Że Polka gra na pizzicato na skrzyp. A, W polskiej wersji nie ma żadnego sensu tytułu tej książki. Ale jest to trudny przypadek. Lecimy. Ach, i znowu księżyc. A spróbuj wylądować. Mały krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości. I teraz będę robić moją ulubioną rzecz. Ja cię dogonię, Miriam! To kłamstwo, nie jesteś wcale na księżycu. A se pochodź po księżycu, jak już tam jesteś. No nie, muszę, muszę spauzować, żeby to zrobić. Bo przecie mi nie da tam polecieć. No się ma. To jest księżyc, tak? D dobrze. Dobrze, wierzę na słowo. No i fajnie, zobaczyła sobie Księżyc, połaziła sobie, niech wraca. O, tu jestem. To teraz możemy coś poulepszać. To na co nas stać. Po tym ulepszeniu na więcej nas nie stać na razie, więc yy, może niech zajmie się psem, zanim ucieknie. Co ona nadal się nie nauczyła? Jeszcze sikać? Boże, może się wziąć na krótki spacer. Chociaż nie. Bo spacer nie daje towarzystwa. Właśnie chodzi o to, żeby, żeby towarzystwo było. To pogadaj do niej poproś, żeby się wysikała. W czasie, jak ona tam się załatwia, to ty możesz sobie do kogoś zadzwonić. Katarina nie była stara wcześniej, chyba nie? Teraz dopiero, jak było włączone starzenie się w innych rodzinach, to, to się postarzała. No Miriam brakuje trzech dni, więc już nie doczekamy tego momentu. Acz będzie blisko. Potem sobie kupni czy coś. Aha, ona zamieniła w ogóle te interakcje, dobrze. I jeszcze nawet Ines nie zdążyła się załatwić a ona już robiła następną interakcję. I teraz dopiero Ines poszła. Zawiłe te Simy. A no i jeszcze musisz coś zjeść. O nie, zepsuły się tosty, ale to jeden chyba został tylko. Dobra, to ty się wystrzel w powietrze, a twój mężuś, pan kucharz, niech po prostu coś dobrego zrobi. Jest to prawda w pół do 11 wieczorem, ale trzeba coś zjeść. To może niech zrobi coś takiego lepszego, ale szybkiego. Na przykład to. A, właśnie tak patrzę, co liście tak latają, a to już jesień. Tylko, że spadają zielone liście. Hmm, Miriam. Naprawdę znowu. Halo. Ines, nie jedz tego. To jest dobre. Fuuu. No i trzeba będzie zaraz ci tego. Yy, batonika czerwonego dawać. No przestań. No i zżarła wszystko. chyba. Dobra, ten ma mało zabawy i grilluje już coś. No co za... <gry> Ta ma mało towarzystwa, więc może się barbnijcie w tej rakiecie. Nie wiem, czy to się będzie liczyło jako wystrzelenie się. O Jezus. I nażarła się śmierdzącego i uciekła. No. <gry> o, zaliczyło się. No dobrze. To jeszcze zrób sobie jakiś... Jakieś ulepszenie jedno, na które was stać. I będzie spełnione. Eee, dobrze. Możesz nie lubić majsterkowania po naprawianiu tego obrzydliwego, śmierdzącego kibla, po tym jak Miriam oczywiście zrobiła tutaj psikusa w toalecie. Granie bez niektórych modów jest naprawdę trudne. Rozumiem, że noże musisz mieć mocno pod ręką przy robieniu tego dania. Dobra, może przerwa, bo to się zaraz zesra. I tam jedzonko już jest pewnie zrobione. Jak zwykle położone w bardzo dziwnym miejscu. Ciągle tym samym. We gather here Gadanko, 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 gadanko. Tylko tyle razy mogę powiedzieć gadanko. Oj, kominek znowu się pali. A może on nigdy nie zgasł? Może mnie nie posłuchali, to jest bardzo możliwe. No i już! O Boże, tu jest jeszcze coś. Dziesiąty <noise> poziom logiki nie będzie mi się chciało za nic tego robić. Sorry Miriam. Znaczy wiesz, możesz grać w szachy, no nie? Z tym nie mam żadnego problemu, ale to... To by chwilę trwało, żeby do dziesiątego poziomu dojść, z szóstego. Ine zwróciła, wow. Nikt się nie spodziewał. Okej, okay, Julian lubi psy, jest wrażliwy i jest samotnikiem. A ona lubi psy, jest wrażliwa i jest geekiem. Stworzeni dla siebie. Nie no, właśnie się zastanawiam, czy nie są zbyt podobni. Ale jak na razie to ona jego najbardziej lubi. Tego Juliana właśnie, co tam siedzi, czy ta książka. Miriam, no. Coś jest srogo zbagowane z tą łazienką tutaj. Możesz już wyjść? Łaskawie? Dziękuję. To to będzie tyle na dzisiaj. Naprawdę nie chce mi się już spełniać do końca tej aspiracji Miriam. Szczerze, troszeczkę miałam taką tycią nadzieję, że może jej się coś dziwnego przytrafi przy tych yy, kosmicznych podbojach, bo jest jakaś tam szansa, że się zginie. No nie, podczas lądowania chyba zasadniczo ale w pierwszą podróż wyruszyła bez żadnych ulepszeń rakiety i wszystko git. Więc w następnym 69 odcinku jeszcze tylko Harisowie, Brenda, chyba Brandon będzie się stawał nastolatkiem. Podsumujemy sobie wszystko i tyle, jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, i widzimy się w następnym. Pa! I didn't have it in myself to go with grace. And you're the hero flying around, saving face. And if I'm dead to you, why are you at the wake, cursing my name? Wishing I stayed. Look at how my tears ricochet.